Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, jest lato i dostaję już od Was od jakiegoś czasu sporo pytań o to, jak odżywiać się na keto w lecie. Co mam zrobić, żeby nie jeść po prostu takiej ilości tłuszczu i ten tłuszcz mi tu nie pasuje. Jak zmodyfikować swoje żywienie? Dlatego w odpowiedzi na Wasze pytania postanowiłam przygotować dla Was taki jadłospis keto na lato, który możecie bezpłatnie pobrać w opisie filmu, ale zapraszam Was też na odcinek, bo tam kilka krótkich porad ode mnie. Odnośnie tego, jak w wakacje się odżywiać, jak keto wpływa na nas właśnie i jak to dopasować do pór roku, to były już w zeszłych też latach filmy o podobnej tematyce na moim kanale, więc nie będę się z tym powtarzać. Natomiast ja jestem ogromną zwolenniczką jedzenia sezonowego, jedzenia tego, co mamy, chociaż oczywiście ja też jem awokado i to nawet w niemałej ilości, którego w Polsce nie ma, ale jakby no też jakby nie popadajmy w skrajności, ale jeżeli możemy jeść lokalnie, wybierać od lokalnych producentów większość rzeczy, to ja uważam, że to jest fantastyczne, ekologiczne, wspierające naszą gospodarkę i też wspierające właśnie naszą planetę, tak? Ja na przykład bardzo się cieszę, że mam tutaj wokół takich lokalnych rolników, od których biorę jajka, od których biorę wołowinę i ją po prostu mrożę w zamrażarce w większej ilości, od których biorę kury i jeżeli mogę, to kupię jakiś lokalny właśnie ser i tak dalej i uważam, że to jest bardzo ważne. I to samo dotyczy się produktów, które mamy automatycznie jakby dostępne w sezonie. Borówki zjedzone prosto z krzaka albo nawet kupione u kogoś, ale po prostu właśnie świeże, mają na Ciebie lepszy wpływ niż te same borówki, albo no nie te same, bo one już będą pół roku później, zjedzone w zimie na przykład. Nawet jeżeli są zamrożone, chociaż oczywiście też mrozimy i możemy z tego korzystać, ale prawdopodobnie ta borówka teraz nie podniesie Ci tak bardzo cukru i jest bardziej dla Ciebie naturalna niż borówka zjedzona w zimie. Ja dużo Wam też mówię o tym, żeby się synchronizować z cyklem dobowym, z cyklem sezonowym, rocznym, to całe dopasowanie do tego, co dzieje się wokół nas i do naszego środowiska, chronobiologia, to są naprawdę fajne, ważne moim zdaniem i dobre tematy, które warto poruszać. Dlatego też, jeżeli w zimie nie mamy tylu owoców, to niekoniecznie jakby najbardziej naturalne dla nas, szczególnie na keto, będzie na przykład kupowanie sobie bananów. Ale teraz korzystajmy z tego sezonu, tym bardziej, że wiele z tych owoców, szczególnie tych jagodowych, one nie mają wysokiego indeksu glikemicznego, one mają bardzo wiele przeciwutleniaczy i są naprawdę dla nas zdrowe. Więc na przykład u mnie w końcu maja pojawiły się na drzewie czereśnie, ci, którzy mnie śledzą na Instagramie, to pewnie wiedzą o tym, bo ja po prostu wtedy jadłam czereśnie, bo miałam po prostu na ogrodzie czereśnie, zrywałam je po prostu sama z drzewa i wcinałam. Potem one się skończyły, było trochę truskawek, teraz się pojawiły kolejne czereśnie, ja mam 3 drzewa czereśniowe koło domu, więc po prostu co miesiąc mamy nowe czereśnie. Zaraz się pojawiają borówki, zresztą już mamy jagodę kamczacką, która jest fantastyczna, bardzo zdrowa i w ogóle jak macie ogródek i możecie sobie ją zasadzić, to bardzo Wam ten krzew polecam, bo jest piękny. No i też te jagody są bardzo zdrowe i ja je wcinam i dzieciaki je wcinają i wszyscy są zadowoleni. Natomiast uważam po prostu, że właśnie takie żywienie jest dla nas optymalne. Czy to znaczy, że w lecie masz wypaść z ketozy? Nie, nie musisz. Jeżeli chcesz pozostać na keto, to właśnie ten jadłospis, który dla Ciebie przygotowałam, będzie do tego idealny, ale jeżeli chcesz przejść bardziej na low carb, nie masz z tym problemu, nie masz jakichś problemów na przykład z cukrzycą i nie wpłynie to źle na Twój organizm, to też jakby nie musisz się tego aż tak bardzo trzymać. Natomiast jadłospis ten, który przygotowałam, jest właśnie jest na tyle zbilansowany, oczywiście tam jest wyższa ilość węglowodanów niż na keto adaptacji, ale możesz sobie to też dopasować, wszystko jest opisane. Jest tak przygotowany, żeby raczej nas z tej ketozy nie wyrzucać, ale oczywiście jakby przejrzyj go, wypróbuj, możesz to dopasować indywidualnie do siebie.
Są tam przepisy takie mega wakacyjne. Oczywiście jest tam też awokado, którego w ogródku nie zbieram, tak? Ale mam nadzieję, że to rozumiemy, że to nie chodzi o to, żebyśmy po prostu... Nie wszystko jest białe albo czarne, mamy po prostu wiele szarości i w ogóle wspaniałe barwy i też jakby po prostu myślę, że nie patrzmy tak wybiórczo na rzeczywistość, ale jest to takie keto, które ja stosuję w lecie, które ja polecam moim podopiecznym, więc i które myślę, że jest po prostu łatwiejsze, no bo ciężko rzeczywiście po prostu jeść, nie wiem, jeżeli ktoś na przykład w zimie lubi po prostu objada się karkówką i żeberkami, chociaż to też nie jest coś, co polecam, ale ciężej jest to zrobić w lecie. Oczywiście można sobie zrobić fajnego grilla i tutaj też macie takie przepisy, ale można jeść bardziej lekkostrawnie, sałatki, bardziej śródziemnomorsko, bardziej warzywnie, będą przepisy bardziej pod wege, będą też przepisy z mięsem, będzie też trochę przepisów z nabiałem, także postaram się, żeby to było na tyle różnorodne, żebyście po prostu mogli sobie wybrać i zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda i dopasować swój jadłospis, bo takie już stricte przepisy właśnie z pewnymi ograniczeniami, z konkretną pulą kalorii będą w moich jadłospisach, które układam i tutaj bardzo dziękuję tym osobom, które pod Keto Q&A jednym z ostatnich właśnie napisały, na jakim jadłospisie Wam zależy. Wciąż jeszcze możecie to zrobić, bo takie jadłospisy dla Was niedługo się pojawią i one będą do kupienia, natomiast teraz zupełnie bezpłatnie możecie sobie pobrać takie keto na lato, które będzie zbilansowane, smaczne, zdrowe i po prostu możemy w ten sposób lepiej sobie to nasze żywienie zaplanować w tym okresie letnim tutaj u nas w Polsce. Jak ktoś jest z zagranicą, mieszka, bo wiem, że mam dużo osób z zagranicy i Wy macie zupełnie inne owoce i nie macie borówek, to oczywiście dopasujcie to do siebie. Jeżeli tam mieszkacie i tam są takie lokalne produkty, to naprawdę te lokalne produkty zazwyczaj będą lepszym wyborem niż szukanie po prostu czegoś, co przepłynęło i to jeszcze prawdopodobnie dojrzewało później w sztuczny sposób, więc lepiej po prostu skupić się na tych lokalnych rzeczach i będzie to zarówno zdrowe dla nas, jak i dla naszej planety. No dobrze, moi drodzy, to ja Was zachęcam do pobrania, jeżeli pobierzecie, spróbujecie, to dajcie znać, co sądzicie o tych przepisach, co Wam najbardziej smakowało. Czekam na Was też oczywiście na Instagramie, na Facebooku, także jesteśmy w kontakcie. Życzę Wam wspaniałego lata, wspaniałych wakacji, czy to w pracy, czy odpoczywając. Cieszcie się tym czasem, ładujmy po prostu akumulatory, witamina D, niech tam na nas w odpowiedniej ilości spływa z góry. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!